Ubezpieczenia i kredyty od A do Z. Sławomir Wojciechowski, Kraśnik, ulica Urzędowska 351, Autokomis. Telefon 600 968 157. Żniwa ruszyły pełną parą. Pomijmy nadzieję pomyślnych zbiorach, rozpocznie się świętowanie, czyli dożynki i walka w konkursie o najpiękniejszy dożynkowy wieniec. Już teraz panie przygotowują się do godnego reprezentowania podczas Święta Plonów. 30 lipca w jednej z kraśnickich restauracji odbyły się warsztaty stworzenia wieńców dożynkowych zorganizowane przez lokalną grupę działania Ziemi Kraśnickiej. Warsztaty prowadziła pani Helena Kołodziej, która wieńce robi już od dziecka. Swoje prace prezentowała na dożynkach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a także za granicą. Żeby przygotować wieniec, potrzeba... Do wianka to przeważnie wszystkie zboża i potem się dokłada warzywa, owoce, kwiaty, wszystko to, co rośnie na polu i ogrodach. W Stowarzyszeniu Twórców Ludowych pani Helena działa od ponad 40 lat. Swoją pracę nie uważa za trudną, wystarczą chęci i cierpliwość. Żeby wieniec mógł powstać, to... Najpierw trzeba wymyślić po prostu wzór, a tradycyjne wzory to były korony, kosze, snopy. Udział w warsztatach był bezpłatny.